4 zbliża się druga. Czas na informacje. Damian Szpyra, zapraszam. Uroczysta gala oficjalnie zakończyła rejs niepodległości. W siedzibie portu miejskiego w Gdyni organizatorzy rejsu podsumowali 10 miesięcy żeglugi i podziękowali uczestnikom, załodze oraz sponsorom. Misja promocji Polski w stulecie odzyskania zakończyła się pełnym sukcesem, mówi Michał Kania z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Dar młodzieży przebył ponad 38 tysięcy mil morskich, z czego spędził ponad 5772 godziny na otwartym morzu, 313 podróży dookoła świata, było setki. W każdym porcie były organizowane spotkania biznesowe, kulturalne, jak na przykład umów, które będą procentować gospodarczo także w przyszłości. Dar młodzieży opłynął dookoła kulę ziemską i odwiedził 23 porty na 5 kontynentach. Głównym celem przedsięwzięcia była promocja Polski i uświetnienie stulecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Wynagrodzenie prezesa NBP w 2018 roku wyniosło 709 611 zł. Wynika z informacji publikowanej na stronie internetowej NBP. Zamieszczono tam komunikat o wysokości wynagrodzeń brutto w latach 1995-2018 na stanowiskach prezesa, wiceprezesa, członka zarządu NBP i dyrektorów w Banku Centralnym. Podstawą prawną do opublikowania wynagrodzeń była nowelizacja ustawy z 22 lutego o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz ustawy o Narodowym Banku Polskim. Oddział psychiatrii w szpitalu dziecięcym przy ulicy Żwirki i Wigury w Warszawie nie zostanie zamknięty, poinformował o tym rzecznik Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Troszyński. Rzecznik odniósł się w ten sposób do informacji pojawiających się w niektórych mediach, że od 1 kwietnia nie będzie na Mazowszu ani jednego takiego oddziału. Wobec rozwiązania umowy w zakresie świadczeń psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia w dziecięcym szpitalu klinicznym przy Żwirki i Wigury w Warszawie, Mazowiecki Oddział Wojewódzki zabezpieczył tego typu świadczenia. Będą one nadal udzielane w tym samym szpitalu po 1 kwietnia. Krótko mówiąc, mali pacjenci będą prowadzeni w tym samym miejscu i przez ten sam personel. Zabezpieczono tyle samo łóżek, 20, zabezpieczono też środki finansowe w wysokości ponad 1 000 000 zł. Jak podkreślił rzecznik NFZ, na Mazowszu całodobowa opieka psychiatryczna dla dzieci i młodzieży w dalszym ciągu jest udzielana na 5 oddziałach, 4 placówkach medycznych w Zgierzu, Konstancinie Jeziornej oraz w warszawskim szpitalu przy ulicy Sobieskiego. Gmina Opoczno Łódzkiem testuje rządowy program ZONE. Jego celem jest utrudnienie zatruwania powietrza. Jednym z wpisanych w ten program działań jest przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła. Gmina Opoczno jest jednym z 9 miejsc w kraju, gdzie taki program został pilotażowo wprowadzony, mówi wiceburmistrz Opoczna Tomasz Łuczkowski. Ja się bardzo cieszę, że nasza gmina została ujęta w tym programie pilotażowym rządowym, bo tak naprawdę każda gmina w Polsce, każde miasto w przyszłości będzie w taki sposób zinwentaryzowane. To do tego prowadzi, że w przyszłości w zasadzie podobnie do mapy Google, czyli jakiegoś innego systemu, będzie można sobie wklepać daną ulicę i zobaczyć, że tu jest taki piec, tu jest kopciuch i tak dalej, i tak dalej. Tomasz Łuczkowski tłumaczy, że inwentaryzacja źródeł ciepła pomoże w staraniach o zewnętrzne środki. To jest nam potrzebne dlatego, żebyśmy mogli aplikować o środki rządowe w programie Stop Smog. Ten program pozwoli termomodernizować oraz wymienić źródła ciepła tym osobom najbiedniejszym. Dokument inwentaryzacyjny przyda się także do pozyskania środków unijnych na poprawę jakości powietrza. Program ZONE to m.in. rozbudowa systemu czujników jakości powietrza, badania spirometryczne wybranej grupy wiekowej młodzieży szkolnej oraz badanie wybranych gospodarstw pod kątem wpływu jakości opału na jakość powietrza. Czas na pogodę. Tej nocy pochmurno i z miejscowymi opadami deszczu. Na termometrach obecnie od -1 do +1 stopnia na terenach od Śląska po Podkarpacie, od 4 do 7 stopni w pasie od Warszawy do Poznania, natomiast nad morzem od 6 do 8 stopni. Najzimniejszym miastem w kraju jest obecnie Białystok, tam 3 stopnie poniżej zera. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 5 po 2. Powtórka programu. Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry.
Państwu, dzień dobry Panie Poszle, Kamil Bortniczuk, Porozumienia. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Poszle. Człowiek od Jarosława Gowina, od wicepremiera, ministra nauki, szkolnictwa wyższego, nie da się ukryć. Premiera, który powiedział, że rząd ma plan B. Tak usłyszeli pod wiceminister Machałek, która podkręciła temat i mówi, że rząd ma plan B. No tak, 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 słyszeli przecież te słowa. Chodzi o to, że nauczyciele z innych jednostek będą mogli przeprowadzać te egzaminy. Centralna komisja egzaminacyjna jest gotowa, więc na najgorszy scenariusz też jako rząd jesteśmy gotowi po to, aby za protest nauczycieli nie zapłacili de facto najmłodsi Polacy, polscy uczniowie, polscy maturzyści też, bo i takie mamy. Myśli pan, że kadra akademicka podjęłaby się tego działania, czy też tego zadania, żeby przeprowadzić te egzaminy? Ja myślę, że docelowo taki to jest jakiś pomysł, z tym, że myślę, że to akurat nie jest plan B, bo to już jest poza menem, to bardziej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Być może czyli plan C. Jarosław Gowin. Być może plan C. Ja słyszałem o drużynie A. To oglądałem ten serial w dzieciństwie rzeczywiście. No nie chciałbym, żeby teraz ludzie, którzy są w tym wieku, w którym ja wtedy byłem, płacili za roszczenia płacowe nauczycieli. Częściowo na pewno uzasadnione, chociaż się nie zgadzam co do tej wysokości. Ja rozumiem, że... Ponieważ wczoraj jest pan ekspertem, jeśli chodzi o wynagrodzenie nauczycielskie. To prawda, bo wczoraj się mocno wczytałem w kartę nauczyciela, bo rzeczywiście zdarzyło mi się podać w jednej ze stacji telewizyjnych informacje nie do końca prawdziwe, które dzisiaj prostowałem. A przy tej okazji przeczytałem tę ustawę dość wnikliwie. Pozyskałem też trochę informacji ze przyjaciół samorządów, co jak do średnich uposażeń. Co do zasady, to co mówiłem wczoraj, różnie wszyscy wiedzą, rzeczywiście, jeżeli chodzi o średnie wynagrodzenie zagwarantowane przez kartę nauczyciela, zagwarantowane rozporządzeniami, no to ono w przypadku nauczycieli dyplomowanych, czyli tych z najwyższym stopniem rozwoju zawodowego i jednocześnie tych, których jest najwięcej, bo jest ponad połowa w polskim systemie, ponad 350 tysięcy, jak dobrze pamiętam. No to ta średnia pensja, ale to już średnia, bo ja wczoraj powiedziałem, że nikt nie zarabia mniej niż ta kwota, gdzie się z tych słów wycofuje, to jest pensja średnia, więc średnia ma to być... Ale wiecie, pan się z tych słów wycofuje, a Joanna Kluzik-Rostkowska, która była ministrem edukacji narodowej w roku 2015, była uprzejma powiedzieć, że ponad 60% nauczycieli zarabia 5 tysięcy złotych. Ja myślę, że nie miała racji. To ja wczoraj można powiedzieć, że powiedziałem de facto to samo. Dzisiaj się z tego wycofuję. Jeżeli liczylibyśmy średnią dla tej grupy, właśnie bo myślę, że pani minister Kluzik-Rostkowska miała na myśli tę grupę nauczycieli dyplomowanych, no to jeżeli liczymy średnią pensję, to ona rzeczywiście taka jest. Ona jest gwarantowana ustawowo. To było na rok 2018 ponad 5300 zł, w roku 2019 jest to ponad 5600 zł i samorządy są zobligowane, aby taką średnią w tej grupie nauczycieli utrzymać. No to spróbujmy w takim razie wyliczyć te średnie. Większość nauczycieli twierdzi, tych dyplomowanych, że zarabia 3000 z kawałkiem. No to tak, tylko od razu średnia wychodzi 5300 brutto, to jest 3400 netto. To jest 3400 netto, mniej więcej. 3400, 3500. My mówimy o kwocie netto, czy mówimy o kwocie brutto średniej? Nie, jeżeli o 5000 to się mówi o kwocie brutto, to trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć. Mało tego, my mówimy o kwocie, bo taka wynika z rozporządzeń nie tylko tej pensji zasadniczej, ale również o wszelkich dodatkach i to jest kwota średnia miesięczna, więc z wyliczoną również 13 wynagrodzenie, bo nauczyciele mają 13 wynagrodzenie. No tu oczywiście to jest 5600 zł średnio brutto, co się przekłada na pensję netto około 3,5 tysiąca złotych, cały czas mówię o średniej. I rzeczywiście nie są to pieniądze, które powalają. I rzeczywiście my musimy szukać dróg wyjścia i dróg poprawy bytów nauczycieli, no ale nie da się w 3 lata naprawić wszystkiego. Ustawa Gowina poprawiła trochę byt i życie kadry akademickiej. Tak, to jest ciekawy wątek. Przepraszam, że przerwę, bo rzeczywiście jest tak, że gdybyśmy dzisiaj przyjęli propozycję ZNB, propozycję nauczycieli, przeznaczyli 1000 zł do tej podstawy, a 1000 zł do podstawy dla nauczyciela stażysty to jest 1800 zł do podstawy dla nauczyciela dyplomowanego, a ta podstawa również wpływa na wysokość tych wszelkich innych dodatków, takich jak dodatek stażowy, dochodząc do 20% dodatek za pełne funkcje, dodatek za wychowawstwo, nie chcę wchodzić w szczegóły, to znaczna część nauczycieli dyplomowanych z tytułem zawodowym magistra zarabiałoby dzisiaj więcej od nauczycieli akademickich ze stopniem profesora. Ja się do tego zmierzam, że my mamy w państwie w budżecie pewną siatkę płac. Ona jest lepiej lub gorzej skonstruowana, ale ona jest. I ta siatka płac to pewne zależności utrzymuje. Co do zasady, zawsze większość pracowników sfery budżetowej, szczególnie w okresie prosperity, szczególnie kiedy rozwija się wolny rynek, szczególnie kiedy pracy na rynku jest dużo, kiedy pensje na rynku rosną i nie ma problemu bezrobocia. A co gorsza, rząd mówi, że mamy pieniądze. Ma presję na podwyżki. Tak? A co gorsza, panie pośle, rząd mówi, że mamy pieniądze. Tak, rząd mówi, że mamy pieniądze. Gospodarujemy, mamy pieniądze.
nie jest nas, budżetu gminy nie skupmy. Natomiast jeżeli my byśmy dzisiaj chcieli... Nie staliście się zakłopotrafiać swojego własnego sukcesu? Niewątpliwie, trochę tak jest. Jesteśmy może ofiarami własnego sukcesu nawet w tym zakresie. Rzeczywiście, jak mówimy, że są pieniądze, to związki zawodowe, szczególnie w tych branżach, gdzie są silne, mówią, no to jak nie teraz, to nigdy, próbujmy, a my mówimy, no to nie jest tak, że my teraz jesteśmy w stanie jednorazowo wysłać te pieniądze, a potem co roku utrzymać te nakłady, szczególnie biorąc pod uwagę skalę transferów społecznych i innych programów, które przeprowadzamy, programów, na których korzystają jak najszersze rzesze społeczeństwa, bo taka jest nasza idea, żeby owocami wzrostu gospodarczego dzielić się z Polakami, nie tylko z pracownikami sfery budżetowej, tu również trzeba poprawiać, ale trzeba to robić krok po kroku. Przypominam, że nauczyciele dostali naszego rządu 16% podwyżki, taka jest propozycja. Przez ostatnie 3 lata przed naszymi rządami, od 2012 do 2015 roku zarządów Platformy i PSL-u, pensje nauczycielskie były zamrożone ze względu na to, że budżet mieliśmy mieć pewną procedurę nadmiernego deficytu. Ale w 2012 roku podwyżka była. Ostatnia. Potem przez 3 lata te pensje były zamrożone. My powróciliśmy do podnoszenia stopniowego pensji nauczycieli, ale tak mówię, nie możemy potraktować nauczycieli jako wyjątkowy element całego systemu budżetowego, siatki płac, no bo za chwilę rzeczywiście dojdzie do takich paradoksów, że nauczyciel w szkole podstawowej będzie zarabiał więcej niż profesor akademicki, no a przecież też mamy pielęgniarki, mamy policjantów, mamy strażaków, no to jest cała siatka płac, tam są wzajemne zależności. Gdybyśmy dzisiaj, mówiąc brzydko, tworzyli puszkę Pandory i... Macie pracowników ZUS-u, macie pracowników skarbówki, gdybyśmy się zgodzili na posłuszanki nauczycieli. Ludzi, innych ludzi na miliardy czy miliony pracują za 2-3 tysiące złotych. Panie redaktorze, takie są realia funkcjonowania sfery budżetowej, to nie tylko u nas, no we wszystkich krajach w Europie Zachodniej również sfera budżetowa co do zasady jest opłacana gorzej niż wolny rynek. Są takie okresy, kiedy na wolnym rynku dzieje się gorzej, kiedy na wolnym rynku brakuje pracy, kiedy jest bezrobocie, kiedy pensje na wolnym rynku są zamrażane, a te budżetówce zazwyczaj tam o te parę procencików o inflację plus 1-2% rosną, bo takie są do zasady założenia. One są bezpieczne, tam nie ma zwolnień, tam nie ma strachu o to, co jutro. No wówczas pracownicy budżetówki wyhamowują z presją na podwyżkę. I rzeczywiście tak było za czasów Platformy, kiedy mówiono, że jest permanentny kryzys, kiedy rzeczywiście w budżecie brakowało niemalże na wszystko, kiedy wyciągano pieniądze z OFE, aby wskaźniki ratować pieniądze Polaków, no to pracownicy sfery budżetowej byli spokojniejsi niż jest to teraz, ponieważ wcale nie było. Może to jest dobra narracja, żeby ją zacząć stosować, czyli zacznijcie teraz. Narracja musi być, tylko narracja pieniędzy nie ma i nie będzie. Tylko narracja musi być prawdziwa, panie redaktorze. My rządzimy dobrze Polską, my trzymamy budżet w ryzach i mówimy prawdę jak jest, tylko też mamy pewne priorytety i tak powiedziałem, nie możemy zaburzyć siatki płac, dając jednej branży podwyżkę bardzo dużą, bardzo tą skokową wręcz, bo to czego oczekują nauczyciele, to jest potężna podwyżka, ona by kosztowała budżet około 17 miliardów złotych, ale otworzyłaby roszczenia w szeregu innych obszarach sfery budżetowej. To znaczy naprawdę, no z tego byśmy się nie podnieśli, jako odpowiedzialny rząd nie możemy sobie na to pozwolić. No. I należy też zwrócić uwagę, to jest bardzo ważne, przecież z tych naszych propozycji natury ogólnej, które Polakom składamy w ramach tej nowej piątki programowej, czy piątki Kaczyńskiego, no tam przecież nauczycieli nie są pomijani. Mówimy, że największy problem z zarobkami nauczycieli to są nauczyciele starzyści, to są ci młodzi ludzie, którzy wchodzą do zawodu. Ci ludzie wchodzą do zawodu najczęściej w wieku 24 lat, więc oni będą chociażby przez pierwsze 2 lata w ramach nowej piątki programowej korzystać ze zwolnienia z PIT-u, więc już będą mieli do kilkanaście procent do wypłaty więcej. Wszyscy Polacy, również nauczyciele, zyskują na obniżeniu PIT-u podatku dochodowego z 18 do 17%. Ci młodzi nauczyciele najczęściej też zakładają rodziny, rodzą im się dzieci, dostaną 500+ również na pierwsze dziecko, więc to nie jest tak, że nauczyciele są z czegoś wyłączeni, podobnie jak pielęgniarki nie są wyłączone, urzędnicy nie są wyłączeni, czy pracownicy innych sfer. My postanowiliśmy dzielić owoce wzrostu gospodarczego możliwie najszerzej, jednocześnie prowadząc rozsądną politykę w zakresie płac w sferze budżetowej. No i rozsądnie ludzie opozycji się odzywają, że nie trzeba było dawać 500 na pierwsze dziecko, że nie trzeba było dawać 13 emerytury, a dać nauczycielom. No i teraz pytanie, jak dalibyśmy nauczycielom, a emeryci narzekaliby na swój los, albo rodziny narzekaliby na swój los, no to ludzie w opozycji mówili, że trzeba było nie dawać się nauczycielom. Droga emeryta i nauczyciela już się pewnie nie skrzyżuje. Trzeba byłoby mówić, nie dawaliśmy, trzeba było nie dawać tyle nauczycielom, trzeba było dać emerytom i rodzinom. To jakby jeszcze się taki nie rodził, że opozycji dochodzi, bo opozycja jest od tego, żeby narzekać. To wszyscy akceptujemy. Myślę, że Polacy też to rozumieją. Opozycji się nie dogodzi, to jest oczywiście. No dziś Marek Lubaczyk, minister gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej.
zapowiedział budowę następcy Daru Pomorza. To już piękna inicjatywa, bo również taka... Daru Młodzieży, tak. Piękna inicjatywa, również tego typu symboliczne inwestycje, bo to tak należy nazwać, są potrzebne. No tak, to od razu ktoś przeliczy. No skoro stać nas na jachtę, a nie stać na podwyżki, no to coś nie gra. No jak to coś nie gra? No wystarczy zestawić ze sobą kwoty. No wystarczy zestawić ze sobą kwotę, ile ma kosztować jacht, i zestawić kwotę roszczeń nauczycieli. 17 miliardów, o ile dobrze pamiętam wyliczenie Ministerstwa Finansów, rocznie. Rok. No to jest jednolite budżetów. Jak się już raz powie A, no to później to tylko te obciążenia narastają. Już z tego nie da się cofać. Czyli co, rozumiem, że negocjacje w poniedziałek zakończą się niczym. Ja nie wiem, czy zakończą się niczym. Ja, gdyby one ode mnie zależały, przecież nie jestem członkiem rządu, jestem szeregowym posłem tworzącym ponad 300-osobowe zaplecze parlamentarne dla rządu Zjednoczonej Prawicy, to zaproponowałbym jakieś akceptowalne dla budżetu rozwiązanie, które wspiera przede wszystkim w pierwszym rzędzie tych nauczycieli, którzy zarabiają najmniej. Ale tak jak mówię, z uwzględnieniem tych programów, z których już ci nauczyciele będą korzystać, bo przecież chociażby ze zwolnienia PIT-u do 26 roku życia mogą korzystać. Ja na przykład osobiście uważam, że do rozważenia jest taki projekt absolutnie natury ogólnej, żeby po ukończeniu 26 roku życia ta ulga w płaceniu z podatku PIT nie kończyła się takim gwałtownym skokiem, że od zerowego PIT-u nagle wskakujemy na ten pełny PIT 17-procentowy po zmianie do 17%, tylko żeby też tam jeszcze przez 2-3 lata był okres na wchodzenie do pełnego PIT-u. Dlaczego dziś radni Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej nie przyjęli uchwały wyzywającej czy też proszącej nauczycieli, co by ci na czas egzaminów zawiesili protest? Ja rozumiem, że chodzi o moją opinię, bo dlaczego tak? Się wiedzieć, dlaczego to należałoby ich zapytać. Ja uważam, że... jeżeli tak idziemy, to ja sobie sam odpowiem na pytanie. Ano dlatego, że podjęli inną uchwałę potępiającą PiS za to, co zrobił z edukacją. No i teraz w takim razie poproszę opinię. Czyli opinia jest taka, że radni Warszawy, zamiast rozwiązywać problemy mieszkańców Warszawy, od czego samorządy są w naszym systemie politycznym, zajmują się politykowaniem. Odpowiedzialny samorządowiec, ja sam byłem samorządowcem przez 8 lat, więc myślę, że wiem, o czym mówię, dążyłby do tego, żeby tego typu spory łagodzić w kontekście takim, że to przecież mieszkańcy Warszawy, młodzi, będą w dużej mierze ofiarami tego strajku, jeżeli on będzie w czasie egzaminów. Ja spotkałem się z bardzo wieloma opiniami, że właśnie w Warszawie, jeżeli się egzamin gimnazjalny czy ósmoklasisty, ten protest będzie miał największe znaczenie, bo w żadnym innym mieście nie ma tak dużej konkurencji, jeżeli chodzi o możliwość dostania się do szkoły średniej, dobrej, gorszej, wymarzonej. I tutaj rzeczywiście jakieś zaburzenie tego procesu naboru. Warszawa jest też miastem specyficznym o tyle, że jest tutaj bardzo dużo szkół tak zwanych prywatnych. No tak, ale nie zakładam, żeby w szkołach prywatnych nauczyciele szkół, protestować. Jest dużo szkół prestiżowych, tylko że egzaminy będą przeprowadzane. A rozumiem, że tam też w szkołach podstawowych i gimnazjach. Jeszcze póki co tu się zgadzam. Natomiast rozsądny samorząd rzeczywiście szukałby rozwiązania problemu, nie robił politykę. Większość radnych Warszawy uznał, że należy robić politykę również na poziomie samorządu. Odrzucili propozycję Prawa i Sprawiedliwości, żeby wezwać nauczycieli do polubownego rozwiązania sporu. Wezwali za to rząd do tego, aby roszczenia płacowe nauczycieli spełnić. To jest najzwyczajniej w świecie, biorąc pod uwagę możliwości budżetowe, niemożliwe. Ale za to Warszawa przyjęła kartę LGBT, która jest dziś na jakim etapie? Wie pan, czy pan nie wie? To padło dziś podczas posiedzenia Rady Warszawy. Chętnie się dowiem. Intencjonalnie. To są intencje. Rozumiem, że na razie jeszcze potrzeba aktów wykonawczych w formie uchwał uruchamiającą taki czy inny mechanizm. No, intencją było podpisanie deklaracji również przez prezydenta, ale rozumiem, zaplecze to uchwałodawcze w systemie samorządowym, czyli Rada Warszawy również te intencje podjęła, więc należy się spodziewać w najbliższych miesiącach uchwał, które już będą wprowadzały te intencje w życie, konkretnymi rozwiązaniami. Wiadomo, kosztować tego nikt nie wie na tę chwilę. Wie pan, ja się zgadzam z Pawłem Kukizem, przeczytałem taki jego wpis, który powiedział chociażby w kontekście tego słynnego hostelu dla osób LGBT, że on bardzo często widzi osoby, które przychodzą swoje dzieci chore, często z chorobami nowotworowymi, innymi tragediami, które sypiają w autach przed klinikami, dlatego że nie stać ich na hotele, bo wszystkie pieniądze wydają na leczenie. Ja jako samorządowiec chętnie zająłbym się problemem tych ludzi, których spotyka taka tragedia jak choroba dziecka, żeby mieli hostel, w którym mogą się przespać w sąsiedztwie kliniki, a nie koczować w samochodzie, a niż osobami LGBT. Kamil Bortniczek,
zrozumienie. Bardzo dziękuję. Powtórka programu. Debata dnia. Dzień dobry Państwu, Krzysztof Świątek, debata dnia w Polskim Radiu 24. Serdecznie witam publicystów, którzy dzisiaj goszczą w naszej debacie. Wojciech Kreszczyński, Tygodnik Sieci. Dobry wieczór. Tomasz Żółczak, Dziennik Gazeta Prawna. Dobry wieczór. I Robert Tykiel, Polskie Radio. Witam serdecznie. Panowie, to zróbmy taką krótką rozgrzewkę, bez, na razie tak po jednym zdaniu, bez uzasadnienia, uzasadnienie będzie później. Czy panu zdaniem dojdzie do strajku ZNP 8 kwietnia i ile potrwa ten strajk? Tak, bez uzasadnienia na razie. Dojdzie, dlatego że ten strajk od samego początku ma cele wyłącznie polityczne. Dowodem na to jest cała życiowa kariera szefa tego związku. To, ale bez uzasadnienia, czyli dojdzie, ile potrwa? No pewnie do skutku, pewnie. On czyli zahaczyłek w skutku, łącznie z egzaminami maturalnymi w maju. To Wojciech Kreszczyński, Tomasz Żółczak? Na razie krótko. Na dziś powiem, że bardziej tak, że dojdzie niż nie dojdzie, ale mądrzejsi chyba wszyscy będziemy po 1 kwietnia. I Robert Tykieli, krótko na razie? Dojdzie, będzie trwał do końca nutu. No to tutaj chyba najbardziej taka radykalna teza. Panowie, w takim razie ZNP podaje, Związek Nauczycielstwa Polskiego podaje, że 79% szkół i placówek ma przeprowadzić ten strajk. Pytanie, czy to są te, w których przeprowadzono referendum, bo z kolei Ministerstwo Edukacji Narodowej podaje, że w 52% szkół i placówek oświatowych w ogóle nie przeprowadzono referendum, więc nie wiadomo, jaki jest stosunek tych szkół, raczej w takim razie chyba negatywny, chociaż tego nie do końca, to nie do końca można przewidzieć. Dzisiaj Sławomir Broniarz przedstawiał swoje stanowisko, nie zmiękczył tego stanowiska. Posłuchajmy krótkiej wypowiedzi Sławomira Broniarza. Domagamy się zwiększenia nakładów na edukację. To jest stały, niezmienny postulat Związku Nauczycielstwa Polskiego od wielu lat. W tych nakładach na edukację gros środków oczywiście zajmują płace nauczycieli, ale zwracamy uwagę na ten fakt, że rośnie luka między subwencją oświatową a wydatkami samorządów terytorialnych na zadania oświatowe. Jednocześnie zwracamy się do pani premier Szydło, która jest szefem zespołu negocjacyjnego, aby ten fakt, o którym mówię, czyli potrzeby zwiększenia nakładów na edukację poprzez zwiększenie subwencji oświatowej, uwzględniła w swojej wizji rozwiązania konfliktu z nauczycielami. I dziś także w poranku Polskiego Radia 24 gościliśmy wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina, który w odpowiedzi do Sławomira Broniarza deklarował, że na oczekiwane przez ZNP podwyżki nie ma pieniędzy w budżecie i na pewno ich nie będzie w takiej wysokości, jak oczekuje ZNP. Posłuchajmy premiera Gowina. Na pewno nie jesteśmy w stanie spełnić takich oczekiwań, jakie obecnie formują nauczycielskie związki zawodowe. Tym bardziej, że zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że musi w każdym państwie istnieć pewien porządek płacowy. Jeżeli dalibyśmy tak duże podwyżki jednej grupie zawodowej, z całą pewnością inne grupy zawodowe oczekiwałyby analogicznego wzrostu wynagrodzeń. Nie sądzę, żeby profesorowie akademicy byli gotowi zaakceptować sytuację, że zarabiają mniej niż nauczyciele dyplomowani, a tak by się działo, gdyby spełnić te postulaty nauczycielskich związków zawodowych. Wszyscy panowie zadeklarowaliście, że spodziewacie się, że do tego strajku dojdzie, chociaż jeszcze Tomasz Żółciak zaznaczył, że są te rozmowy 1 kwietnia. No właśnie, czy już teraz z pewnym rozwinięciem, panowie, czy 1 kwietnia rząd jeszcze na stole negocjacyjnym położy jakieś argumenty, które mogą skłonić ZNP do tego, żeby od strajku odstąpić, czy determinacja Sławomira Broniarza motywowana być może różnie, może politycznie, może związkowo, może kierując się dobrem nauczycieli, to też pytanie do panów, no nie przekona w żaden sposób, do tego strajku dojdzie. Jakie argumenty przemawiają za tym, że Sławomir Broniarz w żaden sposób tutaj nie zmiękczy swojego stanowiska? Wojciech Kreszczyński. Tak, no mamy zapomnieć premier Beaty Szydło, że ta ostatnia, trzecia transza podwyżki ma być przyspieszona nie w styczniu, ale we wrześniu. No to jest moim zdaniem pójście na rękę postulatom nauczycieli. I w poniedziałek, 1 kwietnia, prima aprilis, przekonamy się, czy ta propozycja zostanie przyjęta, czy odrzucona. I tutaj tutaj to Sławomir Broniarz już mówił, że tego typu przesunięcie to w żaden sposób nie satysfakcjonuje Związku Nauczycielstwa Polskiego. No nie usłyszałem do tej pory żadnej wypowiedzi pana Broniarza,
który sugerowałby, który mówiłby, że jakakolwiek propozycja go satysfakcjonuje, właściwie wszystkie do tej pory odrzucił. Natomiast ciekawa jest jego wypowiedź na temat wynagrodzenia nauczycieli. On mówił, że 94% tego wynagrodzenia to jest wynagrodzenie zasadnicze i to jest ta subwencja rządowa. Pozostałe środki reguluje samorząd. Nie wiem, do jakiego stopnia samorządy są w tej chwili wypłacalne. Rozmawiałem z burmistrzem Pieniężna niedawno, bo znamy się. Mówił, że wszystkie środki z jego samorządów idą na szkolnictwo. Nie ma na nic innego pieniędzy. Coś tutaj jest nie tak. Wydaje mi się, że potrzebna byłaby jakaś generalna reforma. Osobiście uważam, że najlepiej byłoby, żeby wynagrodzenia, wszystkie wynagrodzenia, płace dla nauczycieli wziął w przyszłości na siebie rząd, czyli państwo. Przy okazji pozbylibyśmy się tutaj różnych prób wprowadzania reform sprzecznych z podstawą programową, reform demoralizujących młodzież. O tym to jeszcze może porozmawiamy. Dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej, czyli w macierzystej redakcji Tomasza Żółczeka, jest artykuł o tytule Bezrobotni emeryci zastąpią strajkujących. Tutaj piórem Klary Klinger i Patrycji Otto są rozważane różne scenariusze, w jaki sposób samorządy właśnie się przygotowują i kto będzie ponosił odpowiedzialność za przebieg egzaminów. To jest jeden aspekt, ale także za opiekę nad dziećmi, które na przykład do tych egzaminów nie przystąpią. I taki fragment, który tutaj jest cytowany, pomorskie kuratorium przekonuje, że za ewentualne powstanie sytuacji budzącej niepokój w sprawie opieki nad uczniami w czasie egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty w związku z planowanymi strajkami nauczycieli odpowiedzialność biorą związki zawodowe, czyli w tym wypadku Związek Nauczycielstwa Polskiego. I także drugi fragment, kuratoria odpowiadają dość zgodnie za to, jak przebiegnie egzamin gimnazjalny, jest odpowiedzialny dyrektor szkoły. A zatem pytanie w takim razie, czy z tego, jeżeli rzeczywiście do tego strajku dojdzie, to będzie można wyciągać konsekwencje, o których jest mowa w tym artykule, Tomasz Żółczek. Czy tak naprawdę związki to, jeżeli dobrze się orientuję, powinny też mieć taki specjalny fundusz strajkowy w sytuacji, kiedy nauczyciele nie będą pracować i będą im groziły z tego tytułu konsekwencje takie finansowe, prawda? No to powinny teoretycznie pokrywać centrale związkowe, no tylko przy takiej skali tego potencjalnego strajku, no to podejrzewam, że nikogo w Polsce nie stać na takie wydatki, więc podejrzewam, że tutaj nauczyciele mogą sporo ryzykować. Z tego artykułu wynika, że bardzo dużo ryzykują dyrektorzy, ponieważ dyrektor jest w szkole odpowiedzialny za przebieg egzaminu. No, i teraz i w tym momencie, jeżeli ten egzamin do tego egzaminu nie dojdzie, albo on będzie zakłócony, no to dyrektor jako szef placówki ponosi odpowiedzialność, tak wynika. I pośrednio samorządy, które są organem założycielskim dla tego typu placówek, więc tutaj każdy ma coś do zyskania i każdy ma coś do stracenia. Pytanie tylko, jak wiele w której stronie. Samorządy są trochę między młotem a kowadłem w tej sytuacji, bo z jednej strony wiemy, że jest taki nieformalny alians pomiędzy nimi i środowiskami nauczycielskimi. Samorządy bardzo się zaangażowały w ten temat, więc z jednej strony popierają te dążenia do tego, żeby ten strajk został, żeby on się zmaterializował, ale z drugiej strony samorządy toczą tutaj własną wojnę i tutaj po prostu te dwa środowiska, nauczyciele i samorządy, które do tej pory były raczej skonfliktowane o różnego rodzaju sprawy, na przykład o dodatki nauczycielskie, za które już samorządy odpowiadają, no to teraz mają wspólnego wroga i tym wspólnym wrogiem jest w tym momencie rząd. Pytanie, bo Robert Tykieli powiedział w tej krótkiej mojej sądzie, że spodziewa się, że ten strajk będzie długotrwały i obejmie nawet egzaminy maturalne. Skąd takie przypuszczenia i dlaczego Sławomir Broniarz tak radykalną formę protestu wybrał właśnie teraz? Dlaczego na przykład nie stosował takiej formy zarządów poprzednich? SNP to jest organizacja postkomunistyczna. To jest organizacja, która miała, o ile dobrze pamiętam, 60 posłów i kiedy z SDRP i z tego wianuszka różnych organizacji wokół tworzyło się SLD, to oni po prostu nie weszli do SLD. Pan Broniarz jest zwykłym politykiem,
ma jeszcze w dodatku w swojej organizacji wybory w tym roku, więc być może to też jest jakaś przesłanka do zrozumienia. Chociaż pan broniarz mówi publicznie, że gdyby został zaproszony na przykład na konwencję Prawa i Sprawiedliwości, też by pojechał i by mówił o problemach nauczycieli. Mój problem polega na tym, że ja mam akurat gimnazjalistę, trzecioklasistę i maturzystkę. I kiedy usłyszałem, jak on powiedział, że bronił taką ostateczną bombą atomową, jaka jest w jego ręku, to jest zablokowanie promocji do kolejnych klas, to ja sobie pomyślałem, że mam do czynienia z terrorystą. I chciałbym, żeby to pan broniarz wiedział, że tak go traktuje. Sądzę, że duża część, a może większość rodziców, którzy są w podobnej sytuacji, w jakiej ja jestem. Jest cynikiem, bez względu. Wojciech Gaszczyński. Tak, ale słowo terrorysta, no to wiadomo, z czym się kojarzy. Tak, ale jeszcze jedno zdanie. Ja uważam, że nauczyciele w Polsce nie są wynagradzani w taki sposób, w jaki powinni być wynagradzani. To sytuacja jest bardzo skomplikowana. Mają nieprawdopodobne przywileje. Karta nauczyciela jest rzeczą zupełnie niezwykłą. Pracują dwa razy mniej niż nauczyciele w Stanach Zjednoczonych. 70% tego, co na zachodzie Europy. To jest bardzo skomplikowana sytuacja. Uczenie dzieci jest też specyficznym zawodem, nie dość, że powołaniem, tak, wymagana tam jest pasja. Pamiętamy tylko nauczycieli z pasją z naszego dzieciństwa, ale oprócz tego jest to niezwykle obciążająca psychicznie działalność, więc myślę, że dziwi mnie, że nie było strajków w latach, kiedy zarządów PO nie było żadnych podwyżek. Od dwóch lat mamy... Od rządów PO były te w 2012... Ale mówię o tych ostatnich latach rządów PO, gdzie kompletnie nic się nie zmieniało w pensjach nauczycieli. Nie było żadnych protestów, a teraz, kiedy od trzech lat mamy tę waloryzację, te protesty następują. A to jeszcze jedno dopytam, bo skoro są takie nastroje wśród też rodziców, którzy mają właśnie dzieci w klasach gimnazjalnych, w klasach, w ósmych klasach, czy w maturzystów, to czy rzeczywiście Sławomir Broniarz, skąd to przypuszczenie, że Sławomir Broniarz pójdzie tak na ostro, żeby aż do matur albo nawet dalej prowadzić ten protest? Dlatego, że trwa kampania wyborcza. Kampania wyborcza, nie Sławomira Broniarza w ZNP, tylko kampania wyborcza euro i w eurowyborach i Parlamentu Krajowego. Jeszcze pytanie do Wojciecha Reszczyńskiego, też do Tomasza Żółciaka, ponieważ tutaj nie można zapominać, że Solidarność także jest aktywna w tej grze, tylko że stawia sprawę zupełnie inaczej. No dzisiaj rzecznik Solidarności Marek Lewandowski w wypowiedzi dla Polsat News powiedział tak: nie oczekujemy 1000 zł, bo to jest absolutnie nierealne i odbiera możliwość podwyżek dla innych grup zawodowych. Chodzimy bardziej twardo po ziemi, a oczekiwania pana broniarza są zaporowe, nie do zrealizowania i w naszej ocenie mają kontekst polityczny. Koniec cytatu. Ale jeszcze jedno nawiązanie do tego, że no bo w końcu Solidarność też w tej chwili negocjuje z rządem, nawet skądinąd wiem, że odbywają się spotkania na szczeblu szefa Związku Piotra Dudy z premierem Morawieckim. Natomiast no, Związek postawił pewien termin do końca miesiąca na spełnienie pewnych postulatów, bo tam są kwestie i grup z budżetówki, ale także podniesienia płac budżetówki, ale także emerytur stażowych, tak zwanych wynikających nie z wieku emerytalnego, ale ze stażu pracy takich osób, które mają na przykład 40 lat stażu pracy i powinny zdaniem Solidarności otrzymywać emerytury. I właśnie, właśnie Marek Lewandowski mówi także o tym, że nie można dyskryminować innych grup zawodowych. Przypomina, że pan broniarz w 2008 roku zaświadczenia kompensacyjne dla nauczycieli sprzedał innych pracowników w kontekście emerytur pomostowych. Czy w takim razie jest możliwe, że na przykład po umowach takich dwustronnych Solidarność dogada się na przykład z rządem i już to nie będzie taki protest, chociaż Solidarność w ogóle wyklucza protest w trakcie egzaminów, to też wyraźnie pobrzmiewa, ale że na przykład będzie porozumienie z Solidarnością, a nie będzie go z ZNP. Wojciech Krzysztof. No taka jest różnica między Solidarnością Nauczycielską, a tym postkomunistycznym związkiem, który przeciąga maksymalnie tę strunę. Solidarność czuje związek ideowy i historyczny z obecną ekipą i nie dąży do zaognienia
sytuacji, stąd związek ten jest bardziej elastyczny. A tam z kolei jest wyłącznie roszczenie wsparte przez samorządy, które w dużym stopniu są zadłużone, nie wiemy w jakim stopniu, w każdym razie z tego co ja wiem, nie mają pieniędzy na następne subwencje dla nauczycieli. No i tworzy się sytuacja bardzo taka niebezpieczna, bo samorządy w dużej części w Polsce nie są przyjacielsko nastawione do rządu, mają olbrzymi zakres władzy. Zgodnie z podziałem tej władzy w Polsce na władzę państwową i samorządową, wsparci przez zdecydowane stanowisko nauczycieli broniarza mogą doprowadzić do pewnego przesilenia. To jest to naciąganie struny spowodowane nie tylko tym, że szereg środowisk otrzymało jakieś wzmocnienie socjalne, te wszystkie zapowiedzi bardzo budujące, cieszące, ale one wywołują jednak oczekiwania w stosunku do innych grup, falę roszczeń. Być może, że w Związku Nauczycielskim zgrodził się taki pomysł, żeby doprowadzić do takiego przesilenia, wiedząc, że rząd nie ma tych pieniędzy aż tyle, żeby zaspokoić w pełni roszczenia nauczycieli. Budżet może się po prostu rozwalić i może o to chodzi tym ludziom, którzy się głównie kierują polityką. No właśnie, czy chodzi o rozwalenie budżetu, bo profesor Aleksander Nalaskowski, specjalista z zakresu pedagogiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w wywiadzie dla Tu Rzeczy powiedział, że żaden rząd nie byłby w stanie spełnić w tej chwili postulatów ZNB, że to są postulaty absolutnie nierealne. Więc czy rzeczywiście jest tak, że Sławomir Broniarz może się kierować motywacją polityczną? Takie zarzuty na przykład stawiał wicemarszałek senatu Adam Bielan z Prawa i Sprawiedliwości, który mówił, że wie o tym, że były spotkania na szczeblu ZNP z Platformą Obywatelską. Jeszcze Tomasz Żółczyk. Znaczy, dla mnie dyskusja, czy to jest polityczne, czy nie, to jest trochę wtórny temat. Znaczy, no bo nawet jeżeli się zgodzimy, że to jest polityczne, no to co to zmienia? Znaczy, protest jest wywołanie chaosu w państwie. Jest problem zarówno po stronie płac nauczycielskich, jak i niewystarczającej subwencji, z której korzystają samorządy, do której muszą dokładać, a nie mają coraz bardziej z czego. Więc kiedy protestowali policjanci, kiedy trzeba było zabezpieczać Marsz Niepodległości, czy była jakaś dyskusja, czy to jest polityczne, czy nie, to nie ma znaczenia. Mnie nie dziwi to, że jakaś grupa społeczna wychodzi z jakimiś postulatami w sytuacji, kiedy ten czy inny rząd jest najbardziej podatny na te postulaty. No. Ale czy forma tego protestu w trakcie egzaminów być może właśnie... Ale jeszcze nie wiemy, czy do tego dojdzie. No przecież zawsze jest tak, tak samo to 1000 zł, z którymi wychodzi ZNP. Ja podejrzewam, że to może być równie dobrze taktyka negocjacyjna. No w każdych negocjacjach zawsze trzeba mieć z czego schodzić. Pan redaktor dopuszcza ewentualnie, że 1 kwietnia jednak obie strony dojdą do kompromisu i nie będzie tego strajku? To już trudno to antycypować, bo pamiętajmy, że problem polega też na tym, że rząd zaczął zmieniać narrację odnośnie tego, jak świetnie jest naszym budżetem i już premier Morawiecki mówi, że budżet nie jest z gumy, więc są wyraźne sygnały, że nie ma czego dosypywać. Natomiast problem jest jeszcze taki, że pytanie, z kim premier Szydło ma się tam dogadać, bo mamy dwie centrale związkowe i mamy też potężną grupę niezwiązkowych nauczycieli i każdy ma swoje postulaty. No i pytanie, czy to nie będzie trochę tak jak w sytuacji tego dogadywania się podczas protestu niepełnosprawnych, kiedy też się z kimś dogadano, ale potem pojawiły się głosy, że właściwie nie wiadomo z kim się dogadano i nie wiadomo, co ustalono. Pytanie, co będzie miarą sukcesu dogadania się z nauczycielami, no bo to, że PiS zawrze jakieś porozumienie z Solidarnością, gdzie to zblatowanie jest trochę bardziej wyraźne niż w przypadku ZNP, no co jest oczywiste, no to pytanie, czy to będzie wystarczające, no bo może być tak, że będzie porozumienie z Solidarnością, ale ZNP będzie dalej nieusatysfakcjonowany tymi... No tak, może być, Robert. Ja powiem, na czym polega to rozróżnienie między strajkiem politycznym a strajkiem socjalnym. W strajku socjalnym chodzi o załatwienie interesów pewnej grupy społecznej. W strajku politycznym chodzi o załatwienie interesów pewnej grupy przywódczej. I ja z wszystkich przesłanek, jakie mam w tej sytuacji, wnioskuję, że jest to strajk nie w interesie nauczycieli, chociaż oni to tak mogą odczytywać i pewnie duża część z nich tak to
odczytuje tylko w interesie polityków, którzy za tym strajkiem stoją. Chcę dodać, że nauczycieli w Polsce 600 tysięcy. I teraz podwyżka dla tej grupy społecznej jest zasadniczą kwestią dla budżetu. Panowie, jakie właściwie nastroje panują w opozycji? To pytanie stawiam, ponieważ wydaje się, że od takich lekko defetystycznych, a nawet mocno defetystycznych do hura bojowych. Kamila Gasiuk-Pihowicz, no kiedyś wpływała Polityk Nowoczesnej, teraz chyba nieco już mniej wpływała, powiedziała, że jeśli PiS wygra te jesienne wybory, to będzie rządził jak Fidesz całe dekady. I o tę kwestię był też dzisiaj pytany w poranku Polskiej Radia 24 Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, o to, co powiedział. Jeżeli PiS, który jest bardzo silny wciąż i ma bardzo wysokie notowania, wygra najbliższe wybory, no to ma 4 lata bez wyborów samorządowych, bez wyborów parlamentarnych. Jeszcze tylko po drodze w przyszłym roku wybory prezydenckie. I patrząc na sytuację węgierską, gdzie Orbán po jednych, drugich wygranych wyborach wzmacnia swoją pozycję. Znaczy ta opinia ma swoje podłoże. Pewnie nam w tym czerpaniu ze wzorców węgierskich czy analizowaniu tej sceny politycznej na Węgrzech. Czyli prezes PSL takiego scenariusza nie wykluczył. Z kolei Włodzimierz Cimoszewicz, Warszawska Jedynka Koalicji Europejskiej, były premier, były szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych, uderza w wywiadzie dzisiaj w Rzeczpospolitej w takie tony. Cytat. Odsunięcie PiS od władzy to najważniejszy cel, jaki mogą sobie dzisiaj wyznaczyć rzeczywiści patrioci. Głęboko poruszeni skalą zniszczenia wspólnoty narodowej, zagrożenia rządów prawa i wartości demokratycznych. Tegoroczne wybory są najważniejsze od 1989 roku. PiS próbuje przetrwać władzy strachem i przekupstwem, ale wtedy będziemy mieli symulowaną demokrację i stracimy realny kontakt ze światem zachodnim. Ugrzęźniemy w strefie wpływów wschodniego sąsiada. Tak mówi Włodzimierz Cimoszewicz. Jak panowie odczytujecie te słowa? No były, trzeba powiedzieć też, sekretarz partii komunistycznej przestrzega nas przed urzęźnięciem na wschodzie zarządów PiS-u. Wojciech Kraszczyński. No tak, zapędził się tutaj towarzysz Cimoszewicz. To jest humbug, to straszenie wschodem, szczególnie z ust człowieka, który był częścią komunistycznej partii, która z kolei realizowała rosyjskie interesy w Polsce. Straszenie wschodem, no to stały repertuar i Tuska, pamiętam jego wypowiedź o walce ze współczesnymi bolszewikami, o strzęsięciu z drzewa i bolszewików i jest tych wypowiedzi bardzo dużo. Właśnie zastanawiałem się niedawno, o co w tym chodzi. Czy to nie chodzi czasami o zakamuflowanie prawdziwych własnych intencji? No, na pewno chodzi o odstraszenie wyborcy, bo przecież nikt z Polaków nie chce żyć na wschodzie. Utożsamiamy się z zachodem, ale jeżeli ambasadorami takiego znalezienia się na zachodzie są ludzie, którzy ten wschód u nas utrwalali, to te wypowiedzi są absolutnie niewiarygodne. No, ale też Włodzimierz Cimoszewicz mówi o zagrożeniu dla rządów prawa i wartości demokratycznych, czyli rozumiem, że uderza już takie najwyższe tony, że w tej chwili w Polsce wartości demokratyczne są zagrożone, czy krótko mówiąc, demokracja jest zagrożona. Dodam jeszcze, bo była wypowiedź tutaj szefa PSL-u, też bardzo zaniepokojonego tym, co się w Polsce może stać w ciągu najbliższych 4 lat. A ja stawiam takie pytanie, czy Węgrom jest w tej chwili lepiej za Orbana, czy gorzej? Czy może lepiej Węgry miały, będąc rządzone przez socjalistę Gyurgyaniego? Czy Polakom żyje się w tej chwili lepiej, czy lepiej im się żyło za Donalda Tuska? Problem polega na tym, że PiS ma poparcie zwykłych ludzi w małych miasteczkach, w większych miastach, na wsi. Natomiast za tą ekipą, której jest tutaj liczbowo więcej, no, stoi po prostu dawny establishment przerażony tym, że może zostać odcięty od sprawowania władzy przez najbliższe lata. Pytanie do Tomasza Żółciaka, bo oczywiście no, każdy ma prawo do swojej strategii wyborczej. Włodzimierz Cimoszewicz taką przyjął, tylko pytanie, czy trochę się rzeczywiście nie zagalopował, czy taka retoryka uderzająca w te najwyższe tony wartości demokratycznych,
rządów prawa. Z drugiej strony jeszcze cytat, którego nie przywoływałem, że Włodzimierz Cimoszewicz no, trochę straszy. Mówi, że nadchodzi czas, tutaj znowu cytat, nadchodzi czas przywracania prawa i wymierzania sprawiedliwości. A więc są też groźby, są pogróżki. No, skądinąd warto było zapytać, czy to Włodzimierz Cimoszewicz, czy to politycy wymierzają sprawiedliwość, czy sądy i trybunały. No bo tak do tej pory słyszeliśmy. Ale pytanie, czy zasadnicze, czy ta retoryka może trafić do wyborców rzeczywiście Koalicji Europejskiej, czy trochę jest jednak przesadna? Panie redaktorze, mamy rok podwójnych wyborów, więc ta retoryka, no szkoda, że tylko przytaczamy jakieś takie przesadzone, czy czasami wręcz głupie wypowiedzi opozycji, no bo na każdą taką wypowiedź, abym panu znalazł spokojnie wypowiedź kogoś z PiS, która jest też przesadzona i głupia, bo przecież nawet politycy PiS, pamiętam taką wypowiedź ministra Szefernakera, który tweetował, mówił, że to te wybory to jest wojna cywilizacji, że to jest wybór, prawda, między życiem a śmiercią. Teraz sławetne słowa pani Kruk, która u chyba Andrzeja Stankiewicza powiedziała, że ma nadzieję, że Polska będzie regionem wolnym od LGBT, czyli no już tam zaczęły być dopiski, aha, czyli robimy getta albo prawda, masowy eksodus takich osób, więc naprawdę, obie strony przesadzają, przesadzają tym bardziej, że mamy podwójne wybory, które się zlewają w jedną całość, a nic tak nie konsoliduje elektoratu, jak taka, jak właśnie takie podburzanie emocji i odwoływanie się do górnolotnych haseł. A pamiętajmy, że dla PiS-u wybory są o tyle lepsze, o ile będzie wyższa frekwencja. Wyższa frekwencja w tych wyborach gra na korzyść PiS-u i PiS próbuje zmobilizować swój elektorat i temu chociażby służy ta cała awantura LGBT. Z kolei Platforma gra na to, generalnie cała opozycja gra na to, żeby zmobilizować swój elektorat, który o dziwo, ten wielkomiejski, udało się jakoś zmobilizować przy wyborach samorządowych, co było zaskakujące, wydaje mi się, nie tylko dla PiS-u, ale dla samej Platformy, a na pewno dla samego Rafała Trzaskowskiego, który chyba się nie spodziewał wygranej w pierwszej turze, więc no przyzwyczajmy się po prostu do tego, że w najbliższych miesiącach, tygodniach będziemy słyszeć jeszcze więcej różnych takich wypowiedzi, które będziemy drapać się w głowę słysząc. Zadanie tego, co mówi Tomasz Żółczek, to tutaj chyba po obu stronach sporu jest zgoda, że tak zresztą Włodzimierz Cimoszewicz też to mówi expressis verbis, to będą najważniejsze wybory od 89 roku. Ale istotą nie jest poziom, na który wdrapują się emocjonalnie, na który wdrapują się różni politycy, tylko ich wiarygodność. No i jeśli PiS tematu LGBT nie wywołał, tak? Wywołała ten temat wojna o lewicowych wyborców pomiędzy wiosną, która skasowała Platformie 7 czy 8 punktów procentowych, a teraz Platforma próbuje działaniami pana Trzaskowskiego te punkty odbić i chyba jej się to udaje. Natomiast jeśli ja słyszę człowieka, który był w pierwszym szeregu władzy komunistycznej, za którego czasów, kiedy był w tej partii, mordowano ludzi setkami, tak, w kolejnych tragicznych datach naszej historii. I ten człowiek wieje o tym, że on ratuje wspólnotę, o tym, że on walczy o demokrację. No to nie rzecz w tym, że on wchodzi na wysokie tony, bo on ma rację, tak, to są najważniejsze wybory od 89 roku, tylko jego wiarygodność nie jest nawet zerowa, tylko jest ujemna. A jeszcze urzęźniemy w strefie wpływów wschodnich sąsiadów. Tak, skoro oni przez ten czas, kiedy on był w PZPR-ze od 71 do 89 roku, robił wszystko, żebyśmy w tej sferze wpływów pozostali. No to pytanie jest nie o to, czy oni historyzują i na jakie wysokie tony wznoszą swój głos, tylko ten człowiek jest po prostu skrajnie niewiarygodny, skrajnie niewiarygodny. I fakt, że on w ogóle może dzisiaj zabierać głos publicznie i że jest słuchany, że my go komentujemy, po 30 latach od momentu, kiedy aktorka pewna ogłosiła koniec komunizmu w Polsce, jest dla mnie po prostu skrajną aberracją i dowodem na to, że żyliśmy w Matrixie i że te lata 89-2015 no są stracone dla Polski. A to jeszcze w tym kontekście w takim razie Włodzimierza Cimoszewicza czy Leszka Millera, który przecież ma być dwójką, akurat nie jedynką, ale zdaje się, że dwójką na liście wielkopolskiej. Czy Włodzimierz Czarzasty przyjął właściwą strategię, biorąc pod uwagę to, że no w jakiejś mierze
troszeczkę tam SLD odbudowywał, już tam przekraczało w sondażach 5-procentowy próg, no teraz zasiliło koalicję europejską. Zamiast wystawić może jakichś takich kilku młodych ludzi z SLD, pokazać, że to jest partia, która rzeczywiście chce być nowoczesną, z socjaldemokracją, to nagle on zaakceptował taki układ, w którym no, starzy komunistyczni działacze, i to zresztą w takiej już emerytury politycznej wywołani, jak Włodzimierz Cimoszewicz czy Leszek Miller, już ostatnio zmarginalizowani, no bo tak to trzeba powiedzieć, lądują na najwyższych miejscach na liście, a nie słychać na razie o tym, żeby właśnie młodzi jacyś lokalni czy czołowi działacze SLD weszli na tej liście. To nie jest błąd strategiczny, który pogrzebie SLD, powiecie Kreszczyńcy. No ja nie będę się zamartwiać za towarzysza Czarzastego. To, że Cimoszewicz jest na pierwszym miejscu, na jedynce w Warszawie, i Leszek Miller, i cała ta gwardia, świadczy o tym, że wpływy komunistyczne w Polsce są bardzo silne. To, że ale przecież to miał być nowe SLD. Nowe SLD, ale stare, te same nazwiska zasłużeni dla właśnie dla Rosji, dla Sowietów, dla komunizmu ludzie nadal mają olbrzymie wpływy i tak mi się wydaje, że tutaj Grzegorz Schetyna chyba nie miał możliwości wyboru specjalnego. To są ludzie, którzy zachowali te wpływy z dawnych lat. Nie, ale rozumiem, że to Włodzimierz Czarzasty wskazał, że my z SLD chcemy te osoby na czołowych miejscach. Mógł wskazać w negocjacjach inne osoby, ale nie wskazał. No tak, właśnie z tych samych powodów, dla których Schetyna umieścił te osoby na pierwszym miejscu w koalicji europejskiej. To jest ta awangarda, która nadal ma odgrywać tu pierwszą rolę w Polsce. To jeszcze pytanie, znaczy też pytam Tomasza Żółciaka o SLD, ale trochę rozszerzę pytanie, ponieważ w gazecie wyborczej Adam Leszczyński, publicysta, napisał, że no właściwie Grzegorz Schetyna tutaj odniósł bezapelacyjne zwycięstwo, dlatego że w tej chwili każdy, kto po tych wyborach, niezależnie od wyniku, jaki osiągnie koalicja europejska, czy wygra te wybory, czy nie, jeżeli będzie chciał zerwać to porozumienie, to będzie osądzony jako zdrajca, ten, który chce, żeby PiS wygrał wybory. Czy to nie oznacza, że już ta koalicja musi być scalona, chyba że ktoś będzie zdrajcą przeciwnym, jakby grającym na zwycięstwo PiSu? Czy wydaje mi się, że trudno będzie kogoś ubrać buty zdrajcy w sytuacji, jeżeli koalicja europejska nie zda egzaminu, tak? No bo wtedy będzie można wytłumaczyć, jeżeli na przykład ludowcy stwierdzą, że spróbowaliśmy wspólny blok budować na wybory europejskie, ale na jesień idziemy pod własnym sztandarem. Ale PSL ma zagwarantowane 3 jedynki, 3 posłów weźmie, tam już dogadali się Hetman, Siekierski, Kalinowski, zdradzili trochę Andrzeja Grzyba w Wielkopolsce, no i trudno, tam 3 jedynki będą, 3 mandaty będą, Kosiniak powie, mamy stan utrzyma. Cały czas wydaje mi się, że ten status zdrajcy będzie uzależniony od efektu wyborczego, no bo jeżeli koalicja osiągnie niezły wynik, no to trudno będzie wytłumaczyć ewentualne rozpady w tej koalicji. Natomiast jeżeli chodzi o te odbudowanie SLD i decyzje Włodzimierza Czarzastego i jakieś tutaj układy, na które Grzegorz Schetyna musiał pójść, no układanie list w koalicji europejskiej, widać, że tam po prostu w dużej mierze nie decydowały nazwiska, lecz parytety partyjne. No, dla mnie taką symboliczną sytuacją w tym kontekście jest zachodniopomorskie, tak? gdzie mamy z jednej strony Joachima Brudzińskiego jako tą taką lokomotywę, no, tytana po prostu politycznego po prawej stronie i przeciwko niemu wystawionego polityka SLD, no, doświadczonego, ale jednak no, mniej takiego znanego powszechnemu wyborcy, czyli pana Liberackiego, wiceszefa parlamentu. Więc jednocześnie widać, że ta kandydatura też nie jest jakaś specjalnie popularna w SLD w sytuacji, kiedy na przykład to nie jest nowy działacz, co prawda już niezwiązany, ale kiedy w sytuacji, kiedy na przykład Grzegorz Napieralski ma poprzeć w tej sytuacji nie jedynkę, czyli pana Liberackiego, tylko 2, czyli Bartosza Rumkowicza, no to też jest to dosyć symptomatyczne, więc pytanie, czy w ogóle Włodzimierz Czarzasty miał kim budować tak naprawdę ten ruch, dlatego się zdecydował na te nazwiska znane z tą historyczną hipoteką, ale znane, które jednak mogą coś tam urwać. A propos tej retoryki, o której napisał Adam Leszczyński w Gazecie Wyborczej, no to właśnie mówi też o tym Cimoszewicz. Czy będzie i wspólna lista z Biedroniem?
Tak, jeśli czy będzie współtworzyć rząd, przepraszam, Koalicja Europejska z Biedroniem? Tak, jeśli wstąpi do szerokiej koalicji. Jeśli tego nie zrobi, to wygra PiS i nie będzie o czym mówić. No to jest właśnie to. Czy w ogóle jest, bo wydaje się, że ta Koalicja Europejska szansą na wygraną z Zjednoczoną Prawicą jest tylko ten blok, teoretycznie przynajmniej szansą. Czy w ogóle można sobie wyobrazić, że teraz po wyborach PSL z SLD na przykład wychodzą z tej koalicji? Ja sobie nie potrafię wyobrazić sytuacji, w której ta koalicja przetrwa do wyborów jesiennych. Nie potrafię sobie wyobrazić list i nie potrafię sobie później wyobrazić Sejmu, w którym liderami jednej partii, tak, czy jednej koalicji jest pan Czarzasty i pan Schetyna. Według mnie jest to niemożliwe. Teraz, kiedy słucham, jak panowie z takim przekonaniem mówią o takiej ewentualności, zacząłem się zastanawiać. No, polityka jest dziedziną niekoniecznie powiązaną z logiką. Tutaj działają emocje, natomiast wydaje mi się to po prostu niemożliwe. Ta koalicja się rozpadnie do wyborów parlamentarnych i SLD i PSL znikną ze sceny politycznej. Panowie, a jakie są z tą spójnością programową? Dlatego, że usłyszeliśmy na konwencji wyborczej Grzegorza Schetyny, że program będzie przedstawiony. Słyszeliśmy o tym, że nic co dane w sferze socjalnej nie zostanie zabrane i te postulaty socjalne, także prezentowane też przez Zjednoczoną Prawicę, są słuszne. Tak referował to Grzegorz Schetyna. A tylko w tym tygodniu zebrałem takie wypowiedzi na temat programu 500+. Katarzyna Lubnauer: zagłosujemy przeciwko 500+ na pierwsze dziecko w tej kadencji Sejmu. Joanna Augustynowska: powiążemy 500+ z pracą, kiedy dojdziemy do władzy. Leszek Miller: jest jako socjaldemokrata, uważam, że trzeba oddzielać rozdawnictwo od polityki socjalnej. Rozdawnictwo to dawanie 500+ dla najbogatszych. Sławomir Potapowicz: trzeba będzie dokonać przeglądu programu 500+. No to czyli z tych wypowiedzi poza Grzegorzem Schetyną wychodzi na to, że no będzie przegląd programu 500+, czyli na pewno nie wszyscy ci, którzy mają w tej chwili, będą mieli to zachowane. Jak tutaj wyborca ma się odnaleźć? No, zastanawiam się, logiki tu nie ma żadnej, absolutnie, programu nie ma żadnego. Natomiast te zapowiedzi to są strzały w kolano tej całej koalicji, dlatego że ludzie otrzymują przekaz. Aha, czyli to co mamy, to nam zostanie odebrane. Więc ta grupa, ta koalicja, ta opozycja poprzez tego typu wypowiedzi ona absolutnie traci i niech już tak zostanie, mi się wydaje. Jest pod tym względem spójna, czyli po prostu nielogiczna, niewiarygodna, zaprzeczająca sobie. Pan Grzegorz Schetyna mówi, że jak dojdą do władzy, to 1000 zł za każdego nauczyciela się znajdzie. Bardzo ich to denerwuje właśnie, że ten pieniądz trafia bezpośrednio do ludzi. Ale to trzeba przypominać, to nie jest żadne rozdawnictwo, to nie jest żadna jałmużna, to nie jest przekupstwo i tak dalej. Po prostu nie było innej możliwości, żeby społeczeństwo mogło uzyskać trochę więcej co miesiąc środków na życie. Żaden z pracodawców, czy państwowych, czy prywatnych, nie byłby w stanie podnieść pracownikom swoim o 500 zł. Trzeba było te środki inaczej skierować. No ale najpierw trzeba było spełnić podstawowy warunek, uszczelnić cały budżet, system finansowy, VAT-y i tak dalej. To zostało zrobione. Tomasz Żuczek, czy wyborca Koalicji Europejskiej ma łatwe zadanie, żeby się rozeznać co do założeń programowych, czy teraz to się już wszystko bardzo skomplikowało? Na razie nie ma się w czym rozeznać. Znaczy mówię na przykładzie tego 500+. Do tej pory mam wrażenie, że celem nadrzędnym była ta konsolidacja. Czyli Grzegorz Schetyna tak naprawdę robił to, co zrobił Jarosław Kaczyński przed wyborami w 2015 roku. Czyli Jarosław Kaczyński, jego największą siłą w 2015 roku nie były tylko te postulaty socjalne, 500+, to była pewnego rodzaju oferta. Natomiast Jarosław Kaczyński uporządkował sobie scenę polityczną. I teraz za każdym razem, kiedy mamy jakiekolwiek sygnały o tym, że coś po prawej stronie, jeszcze bardziej na prawo od PiSu się gdzieś tam formuje, no to już jest panika na pokładzie i trzeba to jak najszybciej stłamsić. A nie pamiętam pan, co się działo, jak były przysłuchy, że partia Rydzyka zaraz powstanie? Panika była straszna, ale to się stłamsiło. Pan chyba wiem, nikt tego poważnie
nie brał pod uwagę. Bo z tego nic nie wyszło. Nie, tylko w gazetach. Niech pan sobie porozmawia z politykami PiS, co sądzą o wyniku Grzegorza Brauna w Gdańsku dwucyfrowym i o Konfederacji. Ale Grzegorza Brauna w Gdańsku jest funkcją tego, że część wyborców PiS poszło i zagłosowało przeciwko następczyni prezydenta Adamowicza. To w ogóle nijak się nie przekłada na wyniki ruchu narodowego. Ale to jest stałe. Rozumiem, rozumiem, że się zgadzamy, że Jarosław Kaczyński ma uporządkowaną sytuację po prawej stronie. I najważniejszym warunkiem, jaki stawia, to jest nic na prawo od PiS-u. Tego nie było po drugiej stronie sceny politycznej. Grzegorz Schetyna ten cel w jakiejś mierze osiągnął. To jeszcze nie jest scementowane tak, jak Zjednoczona Prawica. Ale to jest potencjalnie naturalny koalicjant, prawda? No prędzej dostać się przyczyni mówię o jesieni, do koalicji europejskiej czy obywatelskiej niż do PiS. Panowie, bardzo dziękuję. Robert Tekiel, Polskie Radio, Wojciech Kraszyński, Tygodnik Sieci, Tomasz Żółciek, Dzień Gazeta Prawna, Krzysztof Środek. Do usłyszenia. Powtórka programu. Autopromocja. Kulisy spraw to program o nie do końca wyjaśnionych wątkach głośnych spraw. Zapraszam do słuchania w piątek o godzinie 19.15. Radosław Jankiewicz. Autopromocja. Polskie Radio 24 zbliża się trzecie.